Nowy dzień i jak to zwykle bywa, pojawiły się właśnie nowe informacje od twórców Ninjago odnośnie drugiego sezonu Powstania Smoków. Czy duch mistrza Wu, którego widzimy w 9 odcinku Powstania Smoków, jest prawdziwy, czy to tylko halucynacje Lloyda? Nie jest całkiem jasne, czy jest to tajemnica na przyszłość. Dokładnie odpowiedział takim oto gifem. Trochę tajemnicy. Na ten sam tweet odpowiedział jeszcze drugi twórca, czyli Kevin Burke. W 9 odcinku jest to tylko wspomnienie Lloyda, ale to dobre pytanie, ponieważ losy Wu owiane są pewnymi tajemnicami. Nie ma co ukrywać, że obecnie losy mistrza Wu to jedna z największych tajemnic Powstania Smoków. Twórcy strasznie unikają odpowiedzi na pytania z tym związane, strasznie się z tym kryją, więc jestem przekonany, że będzie z tym jakaś wielka, wielka rzecz. Co więcej, sam mistrz Wu pojawi się w przyszłym roku w jednym ze stawów, co również może potwierdzać nam fakt, że ta historia zostanie rozwiązana właśnie w sezonie drugim. Padło jeszcze pytanie o Pixel, czy odegra ważną rolę w przyszłości, na co Kevin odpowiedział bez spoilerów, czyli w sumie tak jak zawsze. Mamy potwierdzone, że Pixel wróci od designerów LEGO, no i dlatego padło właśnie takie pytanie, ale że Kevin nie chce spoilerować historii z tym związanej, to odpowiedział właśnie w taki sposób. Prawdopodobnie będzie to sezon trzeci i są dwie teorie, albo Pixel się na przykład poświęciła i coś się jej stało, a być może jest po prostu tym wielkim administratorem z agencji, ale to są tylko fanowskie teorie. Dajcie znać, co o tym myślicie i co się według was stało z mistrzem Wu oraz Pixel, tymczasem dziękuję za uwagę, hej!